Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Na dobry początek Zamek Cieszyn zaprasza na swoje 14 urodziny, które odbędą się pod hasłem Design i Sąsiedztwo. Sąsiedztwo to hasło odczytywane niekoniecznie w kontekście polsko-czeskich relacji. Organizatorów ciekawi, co słowo to teraz oznacza, jak projektanci i architekci pomagają budować dobre sąsiedztwa. Zamek będzie świętował swoje urodziny przez 3 dni od 1 do 3 marca. W programie wycieczki, wykłady, warsztaty, spotkania m.in. z Szymonem Hołownią, otwarcie wystawy, spektakl, koncert i wiele różnych innych propozycji, włącznie z potańcówką. Szczegóły na stronie Zamku Cieszyn. 1 marca w piątek obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W związku z tym wydarzeniem m.in. w Skoczowie wspomnienie cieszyńskich niezłomnych. Prezentacja cyklu audycji Radia Katowice pod tytułem Nieśmiertelni, historia oddziałów Bartka oraz projekcja filmu dokumentalnego Więzy krwi, opowieść o żołnierzach Bartka. Start godzina 17 w Teatrze Elektrycznym. Zmieniamy klimat i przenosimy się do Browaru. Weekendy z pewnością nie będą tam nudne. Otwarty klub Browaru Zamkowego Cieszyn to nowa propozycja. W piątek o 19:00 koncert zespołu 8 lat w Tybecie. 1 marca odbędzie się 18. Forum Rolnicze Ziemi Cieszyńskiej, start godzina 10:00 w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu. W sobotę, 2 marca, Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie zaprasza na Babski Comber. W programie poczęstunek i prelekcja na temat kobiecej seksualności. Imprezę poprowadzi Krzysztof Zaręba, Ślązak roku 1998. Impreza jest biletowana. Rozpocznie się o godzinie 17:00. Również w Goleszowie, ale o godzinie 18:00 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim odbędzie się drugi koncert charytatywny. Wystąpi orkiestra Kameralna Artis. W czasie koncertu zostanie przeprowadzona zbiórka na leczenie i rehabilitację mieszkańca Goleszowa Andrzeja Mizia. W Cieszynie startują Dni Teatru. W ramach tego wydarzenia już w najbliższą niedzielę Piękny Nieczuły na deskach Cieszyńskiego Teatru. Spektakl rozpocznie się o godzinie 19:00. Z kolei w poniedziałek Teatr Polonia i Och Teatr z Warszawy zapraszają na spektakl Pomoc domowa, zaś we wtorek Zapiski z wygnania. Karnawał na Śląsku Cieszyńskim tradycyjnie kończy pogrzeb basów. Tegoroczna impreza rozpocznie się 5 marca we wtorek o godzinie 18:00 mszą góralską w intencji Kaska Urbasia w kościele Marii Magdaleny w Cieszynie. Później zabawa przeniesie się do Strzelnicy w czeskim Cieszynie, gdzie od 19:30 zagrają kapele góralskie. Impreza jest biletowana. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia!